heros spódnicy. Taka niewiedza to blamasz, wykrzykiwał nie najgrzeczniej, poirytowany na samego siebie. Przysiąc by mógł, że rozwiązanie tej krzyżówki będzie dlań drobiażdżkiem, że niezdobycie mistrzostwa w grze pod tytułem łamigłówka z chemii jest niemożliwe. Choć nie był super pilny, przecież na brak inteligencji narzekać nie mógł. Uznał więc, że nie trzeba być alfą i omegą, by do gry przystąpić. Czyżby hasło chemiczny eponim było przeszkodą nie do przejścia? Teraz już półgłośno, półcicho odezwał się zszokowany Hubert. Jeszcze chwilę tempo wpatrywał się w monitor. A przecież w grze liczy się tempo. Eponim to wyraz pochodzący od nazwy własnej. Zciszony głos Julii kompletnie go zaskoczył. Na przykład od imienia lub nazwiska osoby, od nazwy miejscowości, regionu lub kraju. Pokaż no diagram. Wkrótce stało się oczywiste, że to Kjur. Od nazwiska Curie. Pamięta. Maria Skłodowska-Curie niedawno w plebiscycie Muzeum Historii Polski i magazynu historycznego Mówią Wieki uznana została Polką wszech czasów. Najsłynniejsza na świecie kobieta naukowiec. Pierwsza osoba, która otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla. Pierwsza kobieta, profesor paryskiej Sorbony. Jedyna kobieta pochowana w krypcie Panteonu. Zwycięzcą nie został. Pochłonęła go bez reszty lektura tej niezwykłej biografii.